Walka z epidemią na plan dalszy odsunęła profilaktykę wielu poważnych chorób. Program 40+, skierowany do osób powyżej 40 roku życia, ma być odpowiedzią na te zaniedbania. Warunkiem skorzystania z akcji, którą sfinansują środki publiczne w postaci bonów, będzie zalogowanie się do internetowego konta pacjenta i wypełnienie ankiety. Na podstawie jej wyniku wystawione zostanie indywidualnie dopasowane skierowanie, które będzie można wykorzystać również w prywatnych placówkach nie posiadających umów z NFZ-em. Zniesiony ma być również limit pacjentów, w którym NFZ określa, ilu badanych w ciągu jednego dnia może przyjąć dana placówka. Szczegółowe informacje na temat programu Profilaktyka 40+ rząd ogłosi w czerwcu.